Jeszcze kilka miesięcy temu ścisła współpraca metropolii i zarządu województwa nie byłaby możliwa. Teraz stała się faktem, a jej głównym hasłem ma być dobro mieszkańców. Śląsk zawsze był wielokulturowy, różnorodny. Śląsk nikogo nie dzielił nigdy, tak? I chcemy to nadal utrzymać, tą otwartość na świat. Uważamy, że no, takie wartości, które prezentuje choćby na dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, wykluczanie poszczególnych grup społecznych, które się zgadzają z linią rządową, no, pokazuje, że nonsens tej ideologii, bo to już jest pewnego rodzaju ideologia. Samorządowcy z województwa śląskiego chcą pokazać, że mimo różnic poglądów współpraca jest możliwa. To na razie zahaczy o cztery obszary. Transport publiczny, służbę zdrowia, dystrybucję wody oraz coraz gorętszy temat lotniska w Pyrzowicach. Przez 23 lata mojej prezydentury nigdy nie było tak, że trzech najważniejszych w sumie ludzi w województwie na dzisiaj, a więc wojewoda, marszałek, przewodniczący metropolii, żeby siedli przy kawie, porozmawiali o tym, co to województwo boli, co trzeba zrobić, żeby ludziom się żyło łatwiej. I to jest szokujące. Dobrze, że stał się ten pierwszy krok, dwóch mamy, potrzeba nam trzeciego. To jednak raczej prędko nie nastąpi. Podjęta współpraca ma zakończyć konkurencję pomiędzy szpitalami miejskimi, powiatowymi i wojewódzkimi, które po pandemii COVID-19 w większości borykają się z takimi samymi problemami. Dodatkowo wiele profitów czeka pasażerów ZTM-u i kolei śląskich. Wspólny bilet, wspólne rozkłady jazdy, wspólne realizacje inwestycji, między innymi kolei metropolitarnej, której mówi się o podpisaniu umowy od paru czy parunastu miesięcy, a do tej pory ona nie jest podpisana, no wpłynie w zdecydowany sposób na poprawę jakości komunikacji, bo dzisiaj ta kolej, ten transport kolejowy powinien być i musi być szkieletem transportu w województwie śląskim. Ważnym czynnikiem współpracy ma być również polepszenie relacji z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów, z którym samorządy mają wypracować odpowiednie dla swoich mieszkańców stawki. To również jeszcze do niedawna raczej nie byłoby możliwe. Trochę niechlubna historia tego przedsiębiorstwa spowodowała, że sporo gmin nie ma zaufania. Często narzekają na tą współpracę, a przypomnę, że trzy największe miasta metropolii, można powiedzieć, są w 100% zaopatrywane przez to przedsiębiorstwo. W sytuacji, kiedy pozostałe miasta znajdą sobie inne ujęcia wody, to koszty tej wody dla tych miast wzrosną niebotycznie. Wiśnią na torcie ma być wspólne stanowisko w sprawie lotniska w Pyrzowicach, którego rola według samorządowców może zostać w przyszłości przez rząd zmarginalizowana.